Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są wielomiany, a konkretnie wyznaczanie współczynników, niewiadomych współczynników wielomianu. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno kartki papieru, czegoś do pisania i ewentualnie kalkulatora. Rozpoczynamy. Treść naszego zadania brzmi: wyznacz współczynniki a i b wielomianu w, jeżeli. Nasz wielomian w wygląda w ten sposób. Tutaj znajdują się nasze niewiadome współczynniki a oraz b. I mamy także podane pewne wiadomości odgórnie, czyli wiemy, że w od minus 3 równa się 11 oraz w od 1 równa się 7. I teraz, moi drodzy, co z tymi wiadomościami, które są tutaj po prawej stronie podane, zrobić, żeby sobie poradzić z tym zadaniem? No więc co to znaczy to, że w od minus 3 równa się 11? To znaczy, że jeżeli my wstawimy za x minus 3 do naszego wielomianu tutaj, to wynik musi być równy 11, czyli to działanie ma dać nam wynik równy 11. Czyli spróbujmy może, tak jak powiedzieliśmy, no to spróbujmy. Wstawmy sobie za x tutaj minus 3 i wiemy, że to ma dać nam 11, czyli przyrównamy to do 11. Czyli x do czwartej to będzie minus 3 do czwartej. Minus 3 zapisujcie sobie w nawiasie, czyli będzie minus 3 do czwartej, dodać, a jest moją niewiadomą, więc przepisuję, x do trzeciej, czyli minus 3 do trzeciej, czyli razy minus 3 do trzeciej, dodać b, przepisujemy, bo jest niewiadomą, x kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu, dodać 2 i jak nam powiedziano w zadaniu, to ma dać nam 11, czyli to się równa 11. Ale podano nam także jeszcze jedną wiadomość. No tu o taką, że w od 1 jest równe 7. Idąc tym tokiem rozumowania, tym co poprzednio, możemy stwierdzić, że jeżeli wstawimy do wielomianu 1 tutaj, to wynik będzie równy 7. No więc podstawmy sobie za x wszędzie tutaj jedynkę. Czyli x do czwartej to będzie 1 do czwartej, dodać. A jest niewiadomo, więc przepisuję. X do trzeciej, czyli 1 do trzeciej, dodać. B jest niewiadomo, więc przepisuję. X kwadrat, czyli 1 kwadrat, dodać 2 i to ma dać nam liczbę 7. I teraz uwaga. Ile mamy niewiadomych w naszym zadaniu? Mamy A oraz B, czyli dwie niewiadome. Więc musimy znaleźć dwie niewiadome, czyli musimy stworzyć nie jedno równanie, tylko dwa, a dwa równania to już jest układ równań, więc ja sobie tu, moi drodzy, już zapiszę taką klamerkę, która symbolizuje mi, że będę sobie rozwiązywała układ równań i szukała moich współczynników A oraz B. To teraz zadziałajmy, pozbądźmy się potęg i troszeczkę uprośćmy tutaj nasze działania. Minus 3 do czwartej. Ponieważ potęga jest parzysta, bo jest czwórką, ten minus tutaj przestanie istnieć, bo minus podniesiony do potęgi parzystej się redukuje, czyli będzie minus 3 do czwartej, czyli to będzie 81. Tu mamy minus 3 do trzeciej. No, gdy jest potęga nieparzysta, to wówczas minus zostaje. Ten minus i ten plus dadzą mi minus. 3 do trzeciej jest 27, czyli będzie 27a. Minus 3 ponownie do potęgi parzystej się tutaj zredukuje znak, czyli to będzie 9, czyli będzie plus 9b, plus 2 i to się równa 11. Tu jest b, a nie 96. O, żebyśmy to wyraźnie napisali. I teraz lecimy do drugiego równania. 1 do czwartej to jest 1. Dodać. 1 do trzeciej to też jest 1 razy a. Jedynka pomnożona przez cokolwiek nigdy nic nie zmieni, więc to będzie dalej a, czyli będzie dodać a. 1 do kwadratu to jest 1, razy b to jest b, czyli będzie dodać b. Dodać 2 równa się 7. I tutaj te b musimy pisać wyraźnie, żebyśmy z szóstką nie pomylili. I klamerka, mamy układ równań. I teraz, moi drodzy, co możemy zrobić dalej? Ja bym chciała na początku jeszcze sobie jakoś te wyrażenia troszeczkę poupraszczać, żebyśmy nie mieli tutaj tylu liczb, co mamy teraz. Czyli zrobimy tak, że niewiadome zostawimy po stronie lewej, natomiast wszystkie wiadome przerzucimy na stronę prawą. Jak to będzie wyglądało?
Moimi wiadomymi jest 81 oraz 2. Czyli 81 dodać 2 to jest ile? To jest 83. Jeżeli ja 83, które tu powstało, przerzucę na stronę prawą, to będzie 11 minus 83, bo jak przenoszę, to muszę zmienić znak na przeciwny. 11 minus 83 to jest ile? Minus 72. Czyli to będzie ile? Minus 27a plus 9b równa się minus 72. To będzie dziewiątka, tutaj jest b. I teraz to samo zrobię tutaj. Niewiadome zostawię po lewej stronie, czyli a plus b, a wiadome przerzucę na stronę prawą. 1 plus 2 to jest 3. Jak ja przeniosę sobie 3 na tą stronę prawą, to będzie 7 minus 3, czyli 4. Czyli będzie a dodać b równa się 4. No i dalej w naszą klamerkę. I teraz, moi drodzy, równanie tutaj to pierwsze podzielę sobie przez 9, gdyż każda liczba, która tutaj się pojawia, jest podzielna przez 9. Dzięki temu sobie troszeczkę uproszczę te i zmniejszę sobie liczby, które tutaj mam, czyli dzielę sobie przez 9. I co mi powstanie? Minus 27a, jeżeli podzielę przez 9, czyli minus 27 podzielić na 9, to jest minus 3a. 9 na 9 to jest 1, więc zostanie mi tutaj plus b. Minus 72 na 9 to będzie minus 8. Tutaj natomiast sobie wszystko przepiszę i zostawiam tak, jak miałam. I teraz, moi drodzy, co zrobić dalej? Możemy tutaj wykorzystać naszą wiedzę na temat rozwiązywania układów równań i możecie skorzystać z metod, które Wam są dowolnie bliskie. My skorzystamy tutaj z metody przeciwnych współczynników, ponieważ mamy tutaj b i b, czyli one wyglądają tak samo, czyli jeżeli odejmę sobie stronami moje równania, to wówczas mi się b zredukuje. Czyli podkreślam, mam odejmowanie tutaj równań, więc minus 3a minus a to będzie minus 4a, sobie wyniki zapiszę tutaj, minus 4a, b minus b to się zredukuje, wyjdzie 0, czyli dalej to się równa, minus 8 minus 4 to jest minus 12 i teraz mam już równanie z jedną niewiadomą. I teraz tak, tutaj mam mnożenie, jeżeli chcę się pozbyć minus 4, muszę podzielić przez nią obie strony, czyli dzielę przez minus 4, stąd a będzie równe ile? Minus 12 przez minus 4 to jest 3. No to teraz jak wyliczyć b? Wystarczy, że moje a wstawię do dowolnego równania tutaj, ponieważ to równanie wydaje mi się bardziej sympatyczne, nie ma liczb tutaj nigdzie, ma małe liczby w ogóle, więc wstawię sobie tutaj moje a. Czyli a plus b, czyli 3 plus b równa się 4. Ponownie dostałam równanie z jedną niewiadomą, więc niewiadomą zostawiam sobie po lewej stronie, a wiadomą, czyli trójkę, przenoszę na stronę prawą. Czyli będzie, moi drodzy, b zostanie, natomiast jak przeniosę, to będzie 4 minus 3, czyli 1. I w takim oto sposobem obliczyliśmy sobie nasze współczynniki a oraz b, więc teraz, moi drodzy, podsumowując nasze zadanie, zapiszmy sobie nasz wielomian włod x z wiadomymi współczynnikami. Czyli mój wielomian włod x jest równy x do czwartej i teraz dodać a x do trzeciej. Moje a wyszło 3, więc będzie 3x do trzeciej plus bx kwadrat, czyli 1 razy x kwadrat, czyli po prostu plus x kwadrat plus 2. I tak wygląda mój wielomian włod x, gdy znam współczynniki a i b. Tutaj, żeby wszyscy widzieli, obniżymy. No więc tak, moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Wyznaczyliśmy nasze współczynniki, troszeczkę się naliczyliśmy, ale myślę, że każdemu udało się przebrnąć przez rozwiązanie naszego układu równań. Zapraszam do kolejnych części z cyklu wielomiany. Zapraszam na naszą stronę matematyka.na+.com.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej różnych zadań z różnych działów matematyki, z różnych poziomów matematyki. I cóż, zachęcam do kontaktu z nami, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili jakieś zadanie na naszym kanale. I tak, zachęcam także do polubienia naszego filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.